Iwona Domagała, Jastrzębski Portal Informacyjny Jasnet. Witam Państwa i zapraszam na przegląd tygodnia. 5000 zł dla każdego osiedla i sołectwa. Czy taka suma zadowoli wszystkich zainteresowanych? Czy takie swoiste ujednolicenie jest dobrym rozwiązaniem? To tylko niektóre pytania, jakie padały we wtorek, 17 stycznia, podczas spotkania przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich z prezydentem Marianem Janeckim w Jastrzębskim Magistracie. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w tym konkretnym przypadku reprezentowane są wszystkie możliwe stanowiska. Począwszy od tego, które domagało się zróżnicowania wspólnej sumy według kryterium ilości mieszkańców. Ja uważam, że powinny być środki przyznawane na jednego mieszkańca, ponieważ jesteśmy mieszkańcami jednego miasta. W jednym płacimy te same podatki i tutaj na każdego mieszkańca powinna być określona kwota i takie kwoty powinny być przyznawane na zarządy według ilości mieszkańców. Przez to bardziej stonowane. Myślę, że jeżeli się spotkamy tutaj z władzami naszego miasta, poszczególni przedstawiciele zarządów czy sołectw, myślę, że wspólnie tutaj dojdziemy do porozumienia i wypracujemy taki stosowny, właściwy model wydatkowania tych środków finansowych. A kończywszy na tym, broniącym obecnego statusu quo. Że po prostu powinien każdy dostać równo, dlatego że jeżeli robimy festyn, czy jest oprawa muzyczna, tak samo musimy zapłacić za oprawę muzyczną, za zespół, jak ten, co ma przypadkowo 100 osób, czy ten, co ma 500 osób. A jeżeli dostaniemy mniej, no to jak to zorganizujemy? Jak znaleźć tu idealne rozwiązanie? Prezydent Marian Janecki nie ukrywa, że dla miasta, ale nie tylko, będzie to nie lada wyzwanie. Nie wiem, no spróbujemy dyskutować. Głównie to polega na tym, że musiałby być zawarty konsensus, czyli zgoda tych przewodniczących, a z drugiej strony też pokazuje, jak trudne jest rządzenie i wypracowanie konsensusu w wielu sprawach. Czy konsensus zostanie wypracowany? Czy zrealizowane zostaną postulaty dotyczące chociażby asfaltu na drogach gruntowych sołectw? Czy częstszych spotkań z prezydentem? Czas pokaże. Ferie zimowe już za pasem. A co za tym idzie? Liczne wyjazdy na zimowiska oraz wycieczki. W ręce kierowców autokarów oddajemy los naszych pociech. Dlatego nie dziwi fakt, iż chcemy, aby dotarły zdrowo i bezpiecznie. Z tego właśnie powodu, jak co roku, jastrzębscy policjanci przeprowadzają kontrolę autokarów wycieczkowych, które mają zawieźć dzieci na zimowy wypoczynek. Jest to zajęcie dość pracochłonne, ponieważ sprawdzić należy stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości kierujących. Zgłosić autokar do kontroli może zarówno organizator wypoczynku, jak również rodzic czy opiekun dziecka. Aby tego dokonać, wystarczy zgłaszać można się do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 pod numerem telefonu 4787-276 bądź telefonicznie pod numer 112. W nagłych przypadkach takie kontrole również będą przeprowadzane. W momencie, kiedy funkcjonariusze wykrywają jakiekolwiek nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu lub stwierdzą, że kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu, pojazd ten nie zostanie dopuszczony do użytku. Sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia w Jastrzębiu. Dlaczego nie? Z inicjatywą powstania takiego obiektu wystąpiła dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. W Jastrzębiu nie ma dużej sali koncertowej z dobrą akustyką, w której byłoby można docenić wartość dobrej muzyki, zwłaszcza klasycznej, w wykonaniu większych zespołów muzycznych, jak na przykład orkiestr. Ale istnieje szansa, aby się to zmieniło. Z inicjatywą budowy takiej sali na 250 miejsc wystąpił Stanisław Śmietana, dyrektor Jastrzębskiej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, której poziom i sukcesy znane są w kraju i za granicą. No bardzo się bym ucieszył, gdyby taka sala koncertowa w naszym mieście powstała, bo to będzie nie tylko będzie to służyło dla celów szkoły muzycznej, ale na pewno i dla wszystkich mieszkańców miasta Jastrzębia-Zdroju. Jednak aby móc przystąpić do realizacji tej idei, potrzebne jest na początek 70 tysięcy złotych na projekt. Szkoła muzyczna zwróciła się do miasta, żeby wsparło finansowo pomysł wybudowania sali. Reszta potrzebnej kwoty pochodzić będzie z funduszy rządowych. Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Andrzej Matusiak stwierdził, że Komisja Kultury i Sportu jest za tym właśnie, żeby wspomóc szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia w Jastrzębiu-Zdroju i znaleźć środki finansowe, które by pozwoliły na rozpoczęcie dość dużej inwestycji. Jak potoczy się sprawa budowy sali koncertowej przy szkole muzycznej, będziemy informować na bieżąco.
17 stycznia kinocentrum zapełniło się jastrzębianami dobrej woli, gdyż właśnie tam miał miejsce kolejny już koncert charytatywny. Zorganizowany został przez posła Grzegorza Matusiaka, przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Sławika oraz księdza proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Wacława Basiaka. 17 stycznia kinocentrum zapełniło się jastrzębianami i to jastrzębianami dobrej woli, ponieważ właśnie tam miał miejsce wczoraj koncert charytatywny. Zorganizowany on został przez posła Grzegorza Matusiaka, przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Sławika oraz księdza proboszcza parafii świętej Katarzyny Wacława Basiaka. O tym, co to konkretnie za koncert, opowiedział Grzegorz Matusiak. Dzisiaj to już jest trzeci z kolei koncert charytatywny. Są artyści z operetki gliwickiej, krakowskiej, wykonają utwory, jak i również kolędy, a zbieramy również dla dzieci z Okronki przy kościele świętej Katarzyny. Pieniądze zgromadzone będą służyć dzieciom, które skorzystają z pewnością z ferii i będą miały okazję za te pieniądze wyjechać gdzieś poza Jastrzębie-Zdroju. Być może dziwić mógł dobór repertuaru, jednak organizatorzy doskonale zdawali sobie sprawę, że w Jastrzębiu jest szerokie grono melomanów, stąd też pomysł na koncert operowy. Zarówno ja, jak Grzegorz Matusiak uwielbiamy operę, operetkę i dwa koncerty to były wspaniałe arie operowe, operetkowe. W tym roku jest pewna zmiana, będą kolędy, ale myślę, że również ta najważniejsza muza, opera, będzie słyszana. Myślę, że jest mało takich koncertów w naszym mieście, stąd staramy się to raz w roku zrobić na bardzo wysokim poziomie. Szlachetne dźwięki muzyki już niejednokrotnie sprawiały, że widzowie chętnie sięgali do portfeli i wpłacali fundusze na rzecz dzieciaków. Działalność parafialnej ochronki przy parafii świętej Katarzyny przybliżył jej proboszcz ksiądz Wacław Basiak. Przy parafii istnieje ochronka już prawie że 8 lat. Spotykamy się codziennie, dzieci po szkole mogą przychodzić i mają zajęcia różne, odrabiają lekcje, mają posiłek. I w tym roku, przepraszam, w ubiegłym roku 2011 zorganizowaliśmy przy współudziale pana posła Grzegorza Matusiaka pierwszy koncert charytatywny, taki jak właśnie dzisiaj, podobny. No i zebraliśmy pieniądze i dziećmi, byłem na Helu, miałem wakacje, kolonie na Helu. Tydzień czasu byliśmy 15 dzieci. Tak się to wszystkim spodobało, że postanowiliśmy drugi zrobić. Również w tym roku jastrzębianie nie zawiedli. Podczas wczorajszego koncertu udało się zebrać 3350 zł. Nie jest to jednak ostateczna kwota, ponieważ w dalszym ciągu liczone są środki, które napływają za pomocą przekazów bankowych. To już 67. rocznica Marszu Śmierci więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, którego trasa prowadziła przez nasze miasto. Mimo upływu czasu wciąż pamiętamy. Pod pomnikiem ofiar tamtych dramatycznych wydarzeń w dzielnicy Zdrój zgromadziła się młodzież szkolna, aby uczcić pamięć osób, które w nim uczestniczyły. Z tego powodu uczniowie wzięli udział w 12. rajdzie szlakami martyrologii narodów. Jak co roku złożyli kwiaty i zapalili znicze na pamiątkę dramatycznych wydarzeń z czasów II wojny światowej. Był też czas na chwilę modlitwy i zadumy. O przesłaniu tego spotkania mówiła nauczyciel historii SP19 Bożena Borowska. Żywa lekcja historii. Pamięć tych, którzy odeszli, o których musimy pamiętać. Na zakończenie uroczystości młodzież otrzymała pamiątkowe dyplomy. Głównym organizatorem było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział Jastrzębie-Zdrój, które już teraz zaprosiło wszystkich na kolejne spotkanie w przyszłym roku. Mimo niewielkiego metrażu Galeria Ciasna potrafi pomieścić u siebie wielu artystów. Mowa tutaj o wybitnych fotografach, którzy z chęcią wystawiają swoje prace w tej galerii. Nie inaczej było tym razem podczas wystawy Fascynacje muzyczne. W Galerii Ciasne zapraszamy od dziś na wystawę Fascynacje muzyczne Sławomira Fibiga z Gdańska. Jest to dość znany, a nawet bardzo znany fotograf. Znany przede wszystkim w środowisku diaporamistów, bo robi wspaniałe diaporamy, wielokrotnie nagradzane na wszelkich konkursach. A ta wystawa to jest taki kawałek jego prywatnego życiorysu, dlatego że oprócz tego, że fotografuje, zajmuje się serigrafią, ale przede wszystkim jest wielbicielem muzyki. Może dziwić, skąd prace aż z Gdańska trafiły do Jastrzębia-Zdroju, jednak właściciel Ciasnej ze śmiechem stwierdza, że do jego galerii trafiają prace z całego świata. W Jastrzębie jest wszystko, nie tylko z Gdańska. Ciasna sprowadza wystawy właściwie można już powiedzieć z całego świata, dlatego że nawet mieliśmy tutaj wystawę no, tak pobliskiej Szwajcarii, ale także i z krajów dalszych.
No, gdzieś w lecie chyba będziemy mieli i coś z południowej Ameryki. Tyle lat. Galeria już naprawdę długo istnieje, no i ma kontakty. I właśnie efekty wieloletniej współpracy Witolda Englendera z fotografami z całego świata skutkują tym, że w Galerii Ciasna można obejrzeć naprawdę arcydzieła sztuki fotograficznej. A to wszystko w rodzinnej atmosferze, wśród osób, które kochają fotografię i dyskutują o niej, zagryzając domowej roboty ciastem. Do nietypowego barteru doszło pomiędzy przedszkolakami z publicznego przedszkola nr 6 oraz emerytami z koła emerytów i rencistów działających na osiedlu Gwarków. I mowa tutaj nie o wymianie handlowej, a artystycznej. W środę 18 stycznia dzieci z publicznego przedszkola nr 6 gościły u siebie starszych gości. Spotkanie odbyło się z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Na czym polegał ten szczególny barter? Dzieci nam przedstawiają jasełka, a po prostu chór jako emeryci, seniorzy zaśpiewają dzieciom kolędy. Trzeba przyznać, że kunszt aktorski przedszkolaków zrobił na gościach duże wrażenie. Piękne stroje, dekoracje, pełna przejęcia gra małych aktorów. To wszystko sprawiło, że po zakończeniu przedstawienia rozległy się głośne oklaski. Nie inaczej było, kiedy przed gospodarzami wystąpili członkowie chóru parafialnego pod wezwaniem świętego Alberta. Znane kolędy, wykonane w przepięknych aranżacjach, bardzo przypadły do gustu dzieciom zasiadającym na widowni. Nie obeszło się również bez prezentów. Wychowankowie publicznego przedszkola nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju przekazali na ręce zaproszonych gości własnoręcznie przygotowane kartki z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy również mieli już przygotowane dla dzieciaków pyszne łakocie, które wywołały uśmiechy radości na twarzach małych aktorów. Może niektórych zdziwi fakt, że seniorzy chcą spędzać czas w przedszkolu, jednak oni sami mają na to błyskawiczną odpowiedź. No cóż, no przedszkolaki to jest nasza przyszłość. No seniorzy muszą szczególnie dbać o tą przyszłość. Nie pozostaje więc nic innego, jak troszczyć się o tą wspólną przyszłość, do czego serdecznie zachęcają emeryci z osiedla Gwarków. Warto również dodać, że dzieci również doceniają seniorów, czego nie ukrywały, życząc swoim babciom i dziadkom. I z okazji święta czego chciałbyś życzyć? Żeby była zdrowa i nie chodziła do żadnego lekarza. Wszystkiego najlepszego, dużo miłości i dużo uśmiechu. Życzę im, żeby mieli dużo zdrowia, żeby mieli dobre serduszko. Chciałbym jej życzyć, aby zawsze było miło w jej domu. Redakcja Jasnetu przyłącza się do tych życzeń. Nie mamy się czym pochwalić. Tak wynika z rankingu gmin i powiatów na rok 2011, zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich, w którym Jastrzębie-Zdrój zajęło 52 miejsce. Zważywszy, że oceniane były 64 miasta, wynik ten nie napawa zadowoleniem. Napływu inwestorów w mieście jak nie było, tak nie ma. Podobnie jak decyzji Jastrzębskiego Magistratu w sprawie byłej łaźni KWK Moszczenica, która akurat pod teren inwestycyjny nadawałaby się idealnie. A podobnych obiektów nie ma u nas zbyt wiele. Platynowy laur umiejętności i kompetencji przypadł w udziale zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kapituła przyznająca te wyróżnienie doceniła zwłaszcza udany debiut giełdowy spółki, jak również sprawne zarządzanie tak ogromnym przedsiębiorstwem. Nie będzie likwidacji żadnej jastrzębskiej szkoły, przynajmniej w najbliższym czasie. Takie zapewnienia padły na środowym posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta, gdzie rozmawiano o restrukturyzacji szkolnictwa w mieście. Przyszłość OWN-u w dalszym ciągu nie jest znana. Po raz kolejny bezskutecznie debatowano na ten temat podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Radni, którzy przed wyborami zapowiadali reanimację terenu, jakoś nie potrafią teraz dojść do konsensusu. Odsiadują wyroki, pracują, ale również czytają bajki. Mowa o osadzonych w Jastrzębskim Zakładzie Karnym, którzy użyczając swoich głosów włączyli się do akcji Cała Polska czyta dzieciom. Jastrzębska Spółka Węglowa odprowadziła w 2011 roku rekordową kwotę niemal 2 miliardów 800 milionów złotych podatku i opłat. Jest to ponad 0,5 miliarda złotych więcej niż rok wcześniej. Większość tej kwoty trafiło do budżetu państwa i lokalnych samorządów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny przegląd już za tydzień.